Tenisistki stołowe Enea Siarkopoulou zrobiły we wtorkowy wieczór pierwszy krok w kierunku wygrania Europejskiej Ligi Mistrzyń. Zespół z Tarnobrzega pokonał w pierwszym spotkaniu finałowym francuski Etivalet Essec-Tity 3-2. Lidera polskiej ekstraklasy do triumfu we Francji poprowadziła Fouillou. Doświadczona tenisistka stołowa w starciu z Etivalet Essec-Tity wygrała dwa pojedynki bez straty seta. Trzeci punkt dla Enea Siarkopoulou padł łupem Yang Xiaoxin. Rewanżowy mecz finałowy rozegrany zostanie w piątek 26 kwietnia w Tarnobrzegu. Spotkanie to rozpocznie się o godzinie 19.20. Transmisję na żywo z tego pojedynku pokaże na swojej antenie TVP Sport. Enea Siarkopoulou Tarnobrzeg wygrał 3 z 4 ostatnich edycji Europejskiej Ligi Mistrzyń. Drużyna trenera Zbigniewa Nęcka w Champions League triumfowała w sezonach 2018-19, 2020-21 i 2022-23. Wcześniej, w sezonach 2015-16 i 2016-17, tarnobrzeżanki rywalizacje w tych najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach na Starym Kontynencie kończyły na drugim miejscu. Mimo mocno ofensywnej gry tarnobrzeska siarka wygrała tylko 1-0 z broniącym się przed spadkiem KS-em z Wiązownicy w meczu 26 kolejki w grupie 4 trzeciej ligi. Gol na wagę 3 punktów padł w 29 minucie spotkania. I choć w protokole sędziowskim trafienie to przypisano Konradowi Misztalowi, to w ujęciu z naszej kamery umieszczonej w bramce widać wyraźnie, że piłkę po strzale Misztala próbował jeszcze wybić kolanem środkowy obrońca z Wiązownicy Sergiej Melinyszyn. No ciężko było. Było widać, że w pierwszej połowie bardzo cierpieliśmy. Musieliśmy bardzo nisko bronić, musieliśmy bardzo blisko grać siebie. Widzieliśmy, że Siarka może nas tak wysoko zaatakować i w jaki sposób może przeprowadzać akcje ofensywne. No ale w drugiej połowie wydaje mi się, że taki wyrównany mecz był, bo i w jedną stronę, i w drugą stronę stwarzali drużyny sobie sytuacji. I tak jak Siarka mogła nam strzelić drugą bramkę, tak samo my, wydaje się, mogliśmy strzelić bramkę wyrównaną. Ja mogę tylko pogratulować chłopakom, bo naprawdę myślę, że w wielu fragmentach graliśmy bardzo dobrą piłkę i zabrakło tylko więcej bramek, żeby ten wynik był efektowny, ale też nie można zapominać o tym, że nie zawsze się strzeli tych bramek dużo, ale przede wszystkim też pokazaliśmy bardzo dobrą obronę, bardzo szczelną, dobre fazy przejściowe, gdzie praktycznie wszystkie kontry Wiązownicy próbowaliśmy i w większości nam się to udawało, gdzie zabijaliśmy w zarodku. Także ja mogę tylko chłopakom podziękować i mamy kolejny mecz zwycięski, kolejny mecz bez porażki. Będziemy chcieli jak najdłużej się utrzymywać tutaj, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Niemal bezrobotny w tym meczu był bramkarz Siarki Konrad Cymerys. Dla niespełna 16-letniego wychowanka tarnobrzeskiego klubu był to debiut w wyjściowej jedenastce pierwszego zespołu. Uznaliśmy, że Konrad już jest gotowy, trenuje z nami długo, miał cały okres przygotowawczy. W zimie praktycznie bronił na równi z Hirkiem i z Andrzejem. Na treningach prezentuje się naprawdę świetnie, ogólnie odkąd ja przyszedłem i widziałem pierwszy raz Konrada, jeszcze za czasów drugiej ligi, a teraz to są dwa inni bramkarze. To jest chłopak, który no, niesamowicie urósł i myślę, że dzisiaj nawet swoją pewnością siebie, gdzie chłopak z rocznika 2008, to każdy z nas może sobie pomyśleć, z których my jesteśmy roczników, a on już na poziomie trzeciej ligi broni i broni naprawdę dobrze, bo miał trudny mecz, długo nic się nie działo pod jego bramką, a mimo tego on w decydującym momencie zachował czujność i nam pomógł. Wygraną nad KS-em z Wiązownicy Siarka przedłużyła do 11 pasce meczów bez porażki. Do pierwszej w tabeli wieczystej z Krakowa tarnobrzeska drużyna nadal traci jednak aż 10 punktów. Szanse na minięcie zespołu z Krakowa i powrót do drugiej ligi są więc niewielkie. Z trzecich lig awans wywalczył bowiem tylko zespoły z pierwszych miejsc. My to co gramy to jest jedna sprawa, ale to jak mocna jest wieczysta to jest druga sprawa po prostu. Oni praktycznie się nie mylą. Zremisowali z Białą Podlaską, która uważam, że tutaj no, najlepiej chyba broni w strefie niskiej w całej lidze. Dziś też długo utrzymywał się wynik z Ostrowiec 1-1, ale tak naprawdę oglądając ten mecz, no to tam była duża różnica na korzyść wieczystej, także no, my robimy swoje, co nam pozostaje. No, tymi punktami, które potraciliśmy, możemy tylko pluć sobie w brodę, że ta strata punktowa nie jest mniejsza i może wieczysta by miała większą presję. A tak nie oszukujmy się, 10 punktów to jest bardzo dużo. Chyba żeby po drodze gdzieś się potknęli, to może jeszcze powalczymy. Ale też patrząc na to, jak te zawodnicy tam z ławki wchodzą, tak jak gdzieś Daniela Kwidziukiewicz i Mak, i oni 3 bramki strzelają, wchodząc na 15 minut, no to jest trochę różnica praktycznie no, pod każdym względem. No wiadomo, my byśmy chcieli, żeby nawet było tak jak w drugiej lidze, że miejsca od 3-6 są tymi miejscami barażowymi, no tylko, że no niestety, no tutaj związek rządzi,
nie będę komentował wielu aspektów pracy związku, no bo to po prostu nie ma sensu, bo to jest wywód na przynajmniej kilka książek. W kolejnym meczu, który rozegrany zostanie w sobotę 27 kwietnia, druga w tabeli Siarka zmierzy się z plasującym się na 5. lokacie Podlasiem w Białej Podlaskiej. Z kolei w środę 1 maja na własnym stadionie tarnobrzeska drużyna podejmie czwartoligowego Sokoła z Kamienia w finale Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Stalowa Wola. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 15. Czwartą z rzędu porażkę w rundzie wiosennej w stalowowolskiej klasie okręgowej poniosły rezerwy Siarki, które tym razem przegrały z Doliną Tanew w Wólce Tanewskiej 0-3. Porażkę poniosły też Trzęźwik Stale z rezerwami Stali Stalowa Wola 1-3 i Stal Nowa Dęba z Sokołem w Nisku 0-6. W ramach 21. kolejki rezerwy Siarki podejmą Sans Skłyżowa, Stal Nowa Dęba zaś Trzęźwik Stale. Z kolei w środę 1 maja druga drużyna Siarki zmierzy się z Azalią Woli Zarczyckiej, Trzęźwik czeka mecz na własnym stadionie z Sokołem z Niska, Stal Nowa Dęba zaś rozegra wyjazdowe spotkanie wŹdziarach z miejscowym LZS-em. 5-0 pokonał junior Zakrzów Sokoła Sokolniki w meczu 18. kolejki w stalowowolskiej klasie A w grupie pierwszej. Wygrał też Wisan z Unią w Skowierzynie 1-0. W następnej kolejce junior pojedzie do Bukowej do Jastkowic, Wisan zaś podejmie LZS Jadachy. OKS z Wielowsi wygrał 1-0 z Iskrą z Sobowa w meczu 19. kolejki w stalowowolskiej klasie B w grupie pierwszej. Gola na wagę 3 punktów strzelił w 15. minucie Bartosz Gospodarczyk. Tak, młodzi chłopcy dużo biegają, dużo więcej mają od nas siły. Ja chciałem pogratulować moim zawodnikom za taką wytrwałość, walkę i do końca próbowaliśmy coś zrobić. W końcówce gdzieś tam jeszcze można było coś, że tak powiem, włożyć do siatki. Ale no niestety troszkę brakło siły. I również też chciałem pogratulować drużynie przeciwnej, bo rzeczywiście bardzo dobry zespół. Mieli dużo sytuacji, nie wykorzystali i no skończyło się 1-0 dla nich, ale troszkę też mamy takiego niedosytu. Mogliśmy troszkę jeszcze gdzieś tam powalczyć więcej. No tak, no na pewno chyba nie ulega wątpliwości, że mieliśmy bardzo dużą przewagę. Mieliśmy naprawdę bardzo dobre sytuacje, które powinniśmy wykorzystać. Nie mówiąc już o słupka w końcowych minutach meczu. Jeden słupek, drugi słupek, sam na sam, no to nie wiem ile mieliśmy już akcji, też ciężko zliczyć. Natomiast no tak, brak skuteczności i przez to mieliśmy po prostu problem i wprowadziliśmy niepotrzebną nerwówę, bo ten mecz mogliśmy już zamknąć w pierwszej połowie. No mieliśmy bardzo dobre sytuacje. Bartek Gospodarczyk jedną strzelił, ale miał jeszcze trzy, także spokojnie mógł mieć hat-tricka, bo sam na sam miał z bramkarzem, później z głowy nie trafił w piłkę. No mieliśmy tych sytuacji naprawdę dużo. No ciężko powiedzieć, no tutaj czego żeśmy nie strzelali tych bramek. No chyba to jakieś indywidualne po prostu są albo braki, albo jakieś takie rozluźnienie, nie wiem, no ale przez to mecz był nerwowy, niepotrzebnie, no ale cieszę się ogólnie, że wygraliśmy mecz, bo zawsze te derby to są takie mecze nerwowe, prawda? Ale mówię, na pewno myśmy tą nerwówę wprowadzili niepotrzebnie. Kolejne zwycięstwo odniosła Koniczynka Ocice, pokonując na własnym boisku KS Zwydrzy 7-2. W końcu przełamała się wspólnota Serbinów, która po wygranej z KS-em Woli Baranowskiej 4-0 pierwszy raz w rundzie wiosennej zapisała na swoje konto komplet punktów. W ramach 19. kolejki OKS Wielowieś zmierzy się z LZS-em w Tarnowskiej Woli, Kończynka z liderem Strzelcem w Dąbrowicy, wspólnota podejmie KS Żupawy, Iskrę zaś czeka mecz wyjazdowy z KS-em Cygany.